Witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na wydanie magazynu miejskiego. Po raz trzeci nie udało się zarządowi miasta Dębicy przeforsować podwyżek cen biletów na obiekty sportowe. Przeciwko podwyżkom byli radni z Prawa i Sprawiedliwości, a nieoczekiwanie w głosowaniu nie wziął udziału przewodniczący Rady Józef Sieracki. Chcę porozmawiać z panią dyrektor, z panią dyrektorem na temat funkcjonowania obiektów MOSiR-u, nie tylko basenów, ale i boisk sportowych. Chcę pewne jeszcze takie przemyślenia mam na ten temat. Chciałbym z nimi porozmawiać, czy można by było pewne rzeczy wprowadzić, zastanowić się, jak te podwyżki na tych basenach zastosować. Ja patrzę na jednostki miejskie, tak jak Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jako nie jako firmę, która ma zarabiać, tylko jako instytucję, która ma świadczyć usługi naszym mieszkańcom. Tutaj dla mnie jakby jest obcy tok myślenia w ten sposób, że wszystkie ceny rosną, dlatego my musimy podnosić ceny, bo my nie jesteśmy przedsiębiorstwem. To nie jest spółka, która ma przynosić dochody, która ma zarabiać, która ma mieć wpływy do budżetu. To jest instytucja, która ma świadczyć usługi, z których mają korzystać mieszkańcy. Burmistrz zaskoczony decyzją Rady na razie nie mówi, że obiekty sportowe, skoro niedofinansowane, będą musiały być zamknięte. Nie jest celem zamykania obiektów sportowych, bo one przynoszą korzyści. Jest wiele grup sportowych, jest wiele grup, które przyjeżdżają. Pomyślimy, usiądziemy, będziemy dalej rozpatrywać, co w tym temacie najlepiej zrobić. Radna Renata Barszcz uważa, że podwyżki na miejskie obiekty sportowe są konieczne. Jeśli stanęliśmy na jakimś poziomie, a wszystkie pochodne idą w górę, my też chcemy wynagrodzenia pracowników w górę. To nie może być tak, że z zewnątrz przyjeżdżają gminy, bo mamy najtańsze obiekty, one się niszczą. Musimy amortyzować obiekty. Proszę Państwa, to też są koszty. To co zejdziemy z temperatury na basenach niżej do 20 stopni czy 19, bo nie zmieścimy się w kosztach. Tam musi być pewien standard. Jaką decyzję podejmie Zarząd Miasta i obiektów sportowych? Czy będzie czwarte podejście do uchwały dotyczącej podwyżek na basen i lodowisko? O tym dowiemy się zapewne niebawem. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dębicy rozpoczął się od Moto Orkiestry. Impreza organizowana przez Automobil Klub Dębica zgromadziła 40 załóg samochodowych oraz miłośników tej dyscypliny. W Galerii Raj Akademia Małego Strażaka po raz kolejny szyła magiczne poduchy i każdy, kto chciał taką otrzymać, musiał wpłacić do puszki WOŚP pieniądze. Jest nam niezmiernie miło, że ten pomysł, który zrodził się kilkanaście tam właśnie lat temu, cieszy się tak wielkim zainteresowaniem, bo co roku przychodzą do nas nowe osoby, ale wracają już co roku też te same, corocznie są z nami i przychodzą po nasze wyjątkowe, magiczne poduszki, które spełniają życzenia. Dlaczego one są właśnie takie? Magiczne są dlatego, że one są zaprojektowane specjalnie dla nas, to po pierwsze. Po drugie, każda poduszka skrywa wyjątkowe serduszko, które jest szyte przez małych strażaków ręcznie. My te serduszka przygotowujemy dużo wcześniej. Każdy jest inny, każdy jest wyjątkowy i każdy sobie może wybrać takie, które jemu pasuje i potem my zaszywamy magicznymi nićmi te serduszka w środku poduszce. Przy stoisku z poduchami ustawiony był specjalny kącik dla maluchów, które wspólnie z Benią Mardeusz, właścicielką pracowni kreatywności, miały okazję pomalować własnoręcznie pudełka na poduszki. I z przyjemnością pomagam Akademii Małego Strażaka i tym bardziej akcji świątecznej pomocy. Stworzyłam kącik dla dzieci. Kreatywnie, oczywiście w postaci kredek, mazaczków, kolorowanek. Właśnie tutaj dzieci z tyłu tak rysują, malują, kolorują swoje magiczne pudełka. Na hali MOSiR rozgromadziła się największa część publiczności. Tam odbyły się występy artystyczne dla najmłodszych, dmuchańce, malowanie twarzy oraz ciekawe gry. Licytacje przekazanych na WOŚP przedmiotów prowadził Tobiasz Małozięć, a gadżetów na licytacji było sporo.
W tym roku Polska Telewizja Regionalna PTVR również włączyła się do akcji WOŚP, przekazując na aukcję prowadzenie magazynu miejskiego oraz możliwość zrealizowania materiału newsowego. Dużo osób się naprawdę włącza, kwoty są dla nas astronomiczne, jak dla niektóre przedmioty. Ludzie po prostu mają serce, nie chcą wylicytować czegoś taniej, tylko chcą coś wylicytować charytatywnie. Organizatorzy podkreślali duże zaangażowanie dębickich firm, choćby takich jak Śnieżka, która dla sztabu w mieście Dębica przekazała 50 tysięcy złotych. Małgorzata Burdzy, szefowa sztabu WOŚP, podkreśliła duże zaangażowanie młodzieży w to przedsięwzięcie. Bez młodych ludzi ja chyba bym nic już nie zrobiła. Oni właściwie przejęli bardzo dużo inicjatywy. Ja niektóre rzeczy, to nawet szczególnie które są związane z nowoczesnością, ogarnęli totalnie, z płatnościami, z Allegro, no ze wszystkim. Nawet nadajemy przecież online, transmisja leci przez właśnie tam na Facebooku, można sobie obejrzeć. No i tu dzięki właśnie też Kindersit nam pomaga. No i no zresztą szkoda mówić, w taką pogodę ja się zastanawiałam, czy dzisiaj ktokolwiek wyjdzie. A i motoorkiestra się udała, i tu widzę, ludzi przybywa. Maksymilian Przybyło, wiceszef sztabu WOŚP, który kończy w tym roku szkołę średnią, chce w przyszłych latach również angażować się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w Dębicy. Mam nadzieję, że będę w stanie pomóc w przyszłym roku, bo jest to bardzo świetna inicjatywa. Będzie mi tego na pewno brakować, jeśli nie dałbym rady, bo już jestem już 4. rok wolontariuszem, 3. rok w sztabie. Tego się nie da zapomnieć. Tego się nie da pominąć, o tym się nie da myśleć. To już jest po prostu w życiu, już jest zapisane w mojej krwi, że trzeba pomagać i brać udział w organizacji finału. W tegorocznym finale WOŚP wzięło udział 145 wolontariuszy, którzy kwestowali w całej Dębicy. Ludzie zawsze jak podchodzą, czy tutaj jak grają nawet w grę czy coś, zawsze tam, nawet nie mówię, że jakieś po 20 zł czy jakąś grubszą sumę, ale zawsze coś wrzucą. I chętnie zawsze wracają. No, warto pomagać, bo nawet jakieś takie 5 zł, czy po prostu jakieś drobne, to jest zawsze jakaś pomoc. I tutaj pomagamy dzieciom, więc to jest nam ważny cel. Mogę pomagać i daje mi to dużą satysfakcję z tego, że mogę być dla kogoś i mogę coś zrobić od siebie. Myślę, że jeżeli możemy, to powinno nam to dawać dużo satysfakcji z tego, że możemy pomóc, możemy dać coś od siebie drugiemu człowiekowi, jeżeli mamy tego wystarczająco. Pieniądze cały czas są liczone, ale szefowa sztabu WOŚP Małgorzata Burdzy podkreśla, że na pewno będzie to suma ponad 200 tysięcy złotych. Gmina Dębica, podobnie jak w latach poprzednich, zagrała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Chociaż doskwierał chłód i deszcz, dwie imprezy plenerowe w Latoszynie i Brzeźnicy odbyły się. Główną część obchodów było zaprezentowanie czeku na 10 tysięcy, który gmina Dębica otrzymała od firmy Śnieżka. Wprawdzie pogoda nam nie sprzyja, no ale liczymy, że jakoś tu się uda to chociaż cząstkowo jakoś przeprowadzić tą imprezę i żeby wesprzeć tutaj wszystkich, którzy w tym są zaangażowani i wesprzeć te dzieci malutkie. Wiadomo, że szpitale są w potrzebie, medycyna jak zawsze, wiemy, że środków nigdy nie jest za dużo i liczymy na sponsorów jak zawsze. Dziękujemy im za to, że po prostu nas wspomagają i jakby to pośrednio konto gminy, jakby udział gminy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Orkiestrę kwotą 1000 zł wsparł radny gminy Dębicy Jan Halwa. Od początku istnienia tutaj po prostu ją wspieramy, bo to cel bardzo taki potrzebny, bardzo szczytny, wspieranie polskiej medycyny, wyposażenie szpitali z tych pieniędzy jest finansowane. Więc po prostu dziękujemy tutaj za to organizację i Jurkowi Owsiakowi, wolontariuszom, ale również wszystkim ludziom dobrej woli, również Państwu. Marcin Ciszek, dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek, przygotował wiele atrakcji muzycznych i licytacji. Niestety, tylko część mogła się odbyć. Niestety musimy brać pod uwagę to, że cały czas jesteśmy w czasie pandemii i niestety obiekty, które posiadamy w Centrum Kultury i Bibliotek w zasobach, no mogły pomieścić po maksymalnie 30-40 osób. Liczyliśmy na to, że pogoda będzie bardziej łaskawa. Nie jest, ale to nic nas to nie zatrzymuje. 30 finał po prostu musiał się odbyć. No oczywiście na naszych scenach przede wszystkim występy artystyczne, bo to charakteryzuje każdą orkiestrę, prawda, że jest grane. Oprócz tego bardzo atrakcyjne gadżety, no i oczywiście wsparcie sponsorskie. Tutaj należy podkreślić bardzo mocno firmę Śnieżka, która przekazała no, bardzo duży datek.
Choć pogoda nie rozpieszczała, panie z koła aktywnych kobiet z zespołu śpiewaczego Heja Hola zaśpiewały wcześniej przygotowane utwory muzyczne. Planowany na 4 i 5 lutego koncert karnawałowy organizowany przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Dębicy imienia Krzysztofa Pendereckiego, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Młodych Talentów i Radę Rodziców działającą przy szkole ze względu na pandemię koronawirusa zostaje odwołany. O nowym terminie koncertu poinformujemy Państwa na naszej antenie. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Się z Państwem żegnam, życzę miłego popołudnia i zapraszam na kolejny magazyn miejski.